Szczęść Boże, coś wam powiem. Krytyka Jezusa trwa w najlepsze. Odszedł od zmysłów, żarłok i pijak, oszust, który zwodzi tłumy. A dziś słyszymy, że działa z samym diabłem, bo ma ducha nieczystego. Jakby się dało połączyć ogień i wodę. Pomówienia i rzucanie oszczerstw widzimy na każdym szczeblu, od najwyższych urzędników po ostatnich obywateli. Ludzka przewrotność nie bierze się znikąd. I ojcem jest właśnie ten, o którym mówią, że Jezus z nim współpracuje. Sam diabeł we własnej osobie. Jak to mówił święty Beda Czcigodny, mistrzem przewrotności jest diabeł, który często miesza fałsz z prawdą, aby ukryć pod pozorem prawdy świadectwo oszustwa. Z uśmiechem podchodzimy do jego obecności. Wielu tkwi w przekonaniu, że jest on tylko mitem, ale on istnieje i powinniśmy z nim walczyć. Bardzo zaskakujące jest podejście ludzi, nawet uczonych, którzy w swej ślepocie i złośliwości nie przebierają w słowach, by zdyskredytować tego, co czyni samo dobro. Mają przed sobą Jezusa, który w swej pokorze serca i niewinności jest na wyciągnięcie ich ręki. Jest do ich dyspozycji. Lecz czy dobro jest dzisiaj w cenie? Zdumiewająca jest ta postawa Jezusa, który nie mówi dość tego, ale ze spokojem daje się wykrzyczeć swoim oskarżycielom. Przecież prawda obroni się sama. Fałsz prędzej czy później wypłynie na wierzch i odkryje ludzką słabość. My również spotykamy się z niezrozumieniem, gdy podejmujemy jakieś działania, gdy próbuje się w nas ugasić natchnienia Ducha Świętego, który ponagla nas do pracy, by się doskonalić. Czujemy niezrozumienie, dlaczego podkładają nam nogi, dlaczego mówią, że coś się nie uda i nie ma sensu. To wynika z zamknięcia serca. Oszczerstwa, które lecą w naszą stronę, często są anonimowe. Słowa wypowiadane za naszymi plecami są jak wyrok. Jezus również miał wrogów, którzy czekali na jakiś jego błąd, by poległ za głoszoną prawdę. Nienawiść wzięła górę nad tym, co przemienia twarde serca. Ale jest coś, co pokonuje kłamstwo. Tą siłą jest prawda. Zło jest bezwzględne i nie ma z nim negocjacji. Szatan bardzo pragnie, by człowiek doświadczył odrzucenia. Kiedy już taki stan opanuje człowieka, on nie widzi ratunku dla siebie. Sam, czując się przegranym, odrzuca Boże przebaczenie. I to jest właśnie grzech przeciw Duchowi Świętemu. Chcąc go uniknąć, nie możemy przestać prosić o łaskę rozpoznawania działania Boga, nawet w najmniejszym dobrym uczynku drugiego człowieka. Nie może nas więc zdziwić, że tam, gdzie wybieramy dobre wartości i wcielamy je w życie, tam będzie wielu ujadaczy, którzy będą nas straszyć i złowroko mówić o nas. Nie ma się co nimi przejmować. Wierzmy w dobro. Wczytując się w katechizm Kościoła katolickiego, dowiemy się, że znaki wypełniane przez Jezusa świadczą o tym, że został posłany przez Ojca. Zachęcają do wiary w Niego. Cuda umacniają więc wiarę w Tego, który pełni dzieła swego Ojca. Świadczą one, że jest On Synem Bożym. Grzech przeciw Duchowi Świętemu to uderzenie wprost w Boga i uznanie Tego, który jest źródłem dobra, za złego. To jest wielka przewrotność. Tyle grzechów i bluźnierstw dokonuje się przeciw Bogu i to codziennie, a On nam je wybaczy. Jezus uwalnia nas od ślepoty i głuchoty. Bóg posyła nam Ducha Świętego, byśmy nie dali się potrzebom i pokusom Ducha Nieczystego.